Witam serdecznie na moim wideoblogu poświęconym wystąpieniom publicznym, czyli retoryce. Retoryce, czyli wszystkiemu temu, co nas otacza, bo wszystko jest retoryką. Dzięki temu wideoblogowi będziesz miał szansę rozpoznać jakość komunikatów, które przychodzą do ciebie zewsząd, jak również będziesz miał szansę poznać techniki, środki, które sprawią, że sam będziesz mógł uczciwie, w sposób jasny i klarowny, komunikować swoje racje swoim przyjaciołom i pozostałej części społeczeństwa. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest amplifikacji inwencyjnej. Czymże jest amplifikacja inwencyjna? Otóż jest to uróżnorodnienie tematu, z którym przychodzimy, do którego chcemy przekonać. Wyróżniamy cztery rodzaje amplifikacji inwencyjnej. Wzrost, porównanie, rozumowanie i nagromadzenie. Wszystkie cztery rodzaje są z lubością wykorzystywane przez polityków. Nie przesądzając o tym na razie, czy jest to wykorzystywane przez nich dobrze, czy nie do końca dobrze, skupmy się na podobnego rodzaju przykładach. Zobaczymy. Rodzaj pierwszy. Wzrost. Zaniechaniem było porzucenie naszych poprawek do prac nad ustawą. Zaniedbaniem zaprzestanie nad tą ustawą prac w ogóle. I z lekceważeniem społeczeństwa wymyślenie całkiem nowego projektu bez konsultacji z nami. W ten sposób, gromadząc fakty i zdarzenia, stopniujemy napięcie po to, by wyrazić swoje zdanie na temat konkretnej sprawy. Kolejny rodzaj amplifikacji retorycznej to porównanie. Gdyby pan zwrócił się tak do swojego kolegi, można by to uznać za wpadkę towarzyską, ale pan się tak zwrócił do samego ministra. Porównując rzecz, sprawę, osobę z jakąś rzeczą, sprawą, osobą, pokazujemy nasz stosunek do tej rzeczy, sprawy, osoby, która jest punktem wyjścia dla naszego porównania. Rozumowanie to kolejny rodzaj amplifikacji inwencyjnej. Taki elegancki, posługujący się wyszukaną polszczyzną, pije tanie piwo? W rozumowaniu przedstawiamy fakty, rzeczy, opinie, które naszym zdaniem mają wpływ na konkluzję. Kolejnym rodzajem amplifikacji inwencyjnej jest nagromadzenie. Co pan robił 23 lipca 2014 roku? Dlaczego nie było pana w ławach sejmowych? Jak to się stało, że widziano pana w towarzystwie Iksińskiego, lecz bez zawsze towarzyszącej panu żony? Innymi słowy, uwydatniamy jakąś rzecz, zdarzenie poprzez nagromadzenie faktów, myśli, obrazów. Każdy z tych rodzajów amplifikacji inwencyjnej, jak wspomnieliśmy sobie na początku, jest z lubością wykorzystywany przez polityków różnej maści. Mam takie wrażenie, takie przekonanie graniczące z pewnością, że zazwyczaj wygląda to w taki sposób, iż wdzięk towarzyszący zastosowaniu tych rodzajów jest porównywalny z wdziękiem siekiery uderzającej o pieniek drewna. My raczej skłaniajmy się ku temu, by tymi narzędziami posługiwać się jak hebelkiem. Jak hebelkiem, dzięki któremu powstają rzeczy przyjazne w odbiorze nie tylko dla nas, ale też dla audytorium. Mamy zatem cztery rodzaje amplifikacji inwencyjnej. Wzrost, porównanie, rozumowanie i nagromadzenie. Słuchając innych, kiedy stosują te rodzaje amplifikacji inwencyjnej, zwracajmy uwagę na to, czy każdy z tych obrazów jest zasadny. Każde bowiem rozumowanie, każdy bowiem sposób przedstawiania swoich racji można rozłożyć na czynniki pierwsze. Nie zawsze jest na to czas, ale jeśli już go mamy, wykorzystajmy go dobrze, po to, by ewentualnie lepiej odnieść się do tego, w jaki sposób się do nas ktoś zwraca. Na koniec polecam Ci takie małe ćwiczenie. Zastanów się, kiedy Ty ostatnio używałeś któregoś z rodzajów amplifikacji inwencyjnej, o których sobie właśnie powiedzieliśmy. Pomyśl sobie też, kiedy zetknąłeś się z czymś takim i czy było to zrobione umiejętnie, a jeśli nie, to co zadecydowało o tym, że tak nie było, że Cię to nie przekonało? Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Będzie tylko ciekawiej.